takiego newsa, normalnie tak się zdenerwowałam, że wszystkie tipsy zeszły. I teraz mi się plastikiem odbija. No, słuchaj. Poznałam go na czacie. Młody, inteligentny, wysoki. Tak się opisał. No, spisałem się tak samo, żeby się nie wylegował, no nie? Od razu wpadliśmy sobie w oko i przeszliśmy na prajbę. Na początku wysłał mi tyle animacji i tyle emonitków, że nawet nie się nie zorientowałem, że 3 godziny minęły. Był dowcipny, inteligentny. Normalnie wysłał mi tyle dowcipasów w sieci i tyle linków do piosenek na YouTube'a. Potem razem oglądaliśmy gwiazdy na www.wirtualniebo.pl. A jak zrobiło się już późno, to on, Romek, godnik z Fytwa w takim miał login, wysłał mi różę. Gabrycha, jak ty miałeś taką różę? Taką, małpa, kreska, kreska. No. No nie no, ja myślałem, że ja zwariuję. Nie wiem, czy to te gwiazdy, czy to ta róża, ale postanowiłam, że się otworzę przed nim na całego. A, jeszcze wcześniej postanowiłam, że szaleję. Zamknęłam oczy i wysłałam mu. No nie, potem powoli otwieram powieki, patrzę, a tam od niego. No nie, Gabrycha, ja przecież nie całowałem się na pierwszej randce. Normalnie jakieś szaleństwo. Potem to było potem, zaraz się opowiem, Gabrycha, zapomniałam, co tam miałem mówić. A, postanowiłam tego wieczoru, że otworzę się przed nim na całego. I wysłałam mu tak. Mój e-mail, numer gadu-gadu, numer, znaczy e-mail wysłałam jeszcze i tego, i coś jeszcze, nie? No, a on... No, a on, Romek, ukośnik 322, wysłał mi tak, dwie tapety z lasem, wygaszać ekran z morzem i tego, i swój numer telefonu. Jasne, Gabrycha. Ja sobie też wysłałam. No, to był taki problem jeden, słuchaj. Nie miałeś nic pieniędzy na koncie. I ustaliliśmy sobie taki sygnał, wiesz, takie nieodebrane połączenie. Jedno nieodebrane połączenie to tęsknię. Dwa nieodebrane połączenia, całuję. Trzy nieodebrane połączenia, tęsknię bardzo. Cztery nieodebrane połączenia, tęsknię, całuję itp. Itd. A pięć nieodebranych połączeń, to już nie twoja sprawa, Gabrycha. Tak, całowaliśmy się do samego rana, a rano stwierdziłam, że już jestem prawdziwą kobietą. Thank you.
człowiek bez niej samotny, żyć nie ma ochoty. Miłość nie skończy bez sensu. Niech nie chroni przed miłością, za to miłość chroni przed starością. Dlatego właśnie... Bartosz Paluch, klasa pierwsza, zapraszamy.
Jasnka wyjechała. Jasnka też mi wysłała. No, to był taki problem jeden, słuchaj. Nie miałeś nic pieniędzy na koncie. I ustaliliśmy sobie taki signal, to jest takie nieodebrane połączenie. Jedno nieodebrane połączenie to tęsknię. Dwa nieodebrane połączenia, całuję. Trzy nieodebrane połączenia, tęsknię bardzo. Cztery nieodebrane połączenia, tęsknię, całuję, itp. Itd. A pięć nieodebranych połączeń, to już nie twoja sprawa, Gabrysia. I tak, całowaliśmy się do samego rana. Rano stwierdziłam, że już jestem prawdziwą kobietą. Yeah.